Drodzy Przyjaciele Integracji, nazywam się Piotr Pawłowski, jestem założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, o którym chyba już wszyscy w naszym kraju mówią po prostu integracja. Chciałbym Was prosić i namówić do tego, abyście przekazali swój 1% podatku właśnie na rzecz integracji. Dlaczego? Od 18 lat robimy naprawdę wszystko, co w naszej mocy, aby zmienić sytuację osób z niepełnosprawnością w naszym kraju. Jak to robimy? Nasze centra integracja edukują, aktywizują, doradzają, w zasadzie stawiają na nogi tych, którzy pomimo niepełnosprawności nie wiedzą, jak sobie jeszcze poradzić w życiu. Dostarczamy rzetelne informacje poprzez chociażby nasz serwis internetowy, portal niepełnosprawni.pl, nasz magazyn integracja, od którego w zasadzie wszystko się zaczęło. Walczymy z barierami architektonicznymi. Uczymy redaktorów i administratorów, jak tworzyć strony dostępne dla wszystkich. Bo integracja właśnie charakteryzuje się tym, że działamy na rzecz wszystkich osób z niepełnosprawnością. Nasze kampanie społeczne są skierowane bardzo często do sprawniejszej części naszego społeczeństwa, aby właśnie te osoby wiedziały, jak my funkcjonujemy, czego oczekujemy. Walczymy też o lepsze prawo. Nasza kampania Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu? Myślę, że doprowadziła do tego, że kierowcom z niepełnosprawnością żyje się łatwiej. Niestety mandaty są dość wysokie, ale tak często trzeba doprowadzać do zmian w naszym kraju. I mógłbym jeszcze wiele mówić o tym, co robimy poprzez różne działania promocyjne, chociażby poprzez konkurs Człowiek bez barier. Myślę, że wielu z Was było na naszej gali integracji. Staramy się zmieniać naszą rzeczywistość. Jeśli chcecie, to pomóżcie nam w tym. Przekażcie swój 1% dla integracji, a KRS to są 40 102 130. Dziękuję i pozdrawiam.